200 free tickets for the stadium for Saturday and for Sunday. Panie i panowie, właśnie trwa spotkanie z mistrzynią świata w rzucie oszczepem i rozdajemy bilety na sobotę i niedzielę. Trzeba, nie trzeba, Ania Rogowska przejeżdża tuż obok niej, jakby nieco skromniejsza, ale to jest jej Bydgoszcz, to są jej mistrzostwa, to jest jej fantastyczna niespodzianka. Powitajcie gorącymi brawami, Klary Maruszewska, Ania Rogowska, już na zero. Czy rzeczywiście czułaś, że po pierwszym rzucie, że już nikt ci nie jest w stanie zagrozić? Nie miałam tak. Wiedziałam, że dziewczyny no, na pewno też są świetnie przygotowane, również jak i ja. Bym walczyła, gdyby jakaś dziewczyna mnie przerzuciła. Były dziewczyny, które miały lepsze po prostu życiówki, albo na przykład się nie dostały nawet do tej pierwszej dwunastki, czyli do finału, no albo do tej ścisłej szóstki. No ale nie myślałam po pierwszym rzucie, że wygram. Mój drugi rzut myślałam, że będzie dalszy, ale no myślę, że się za bardzo napaliłam i łapą już bardzo chciałam. Jak widać, jestem obklejona i niestety ostatniego rzutu, który myślę, że też bym mógł tam być po prostu może nie dalsza, ale chociaż przybliżyć się do tego 57, to no, musiałam zrezygnować. To zainteresowanie tobą, które jakby pojawiło się od razu po tym rekordzie, tego się spodziewałaś? Spodziewałaś się takich reakcji mediów, fanów? Powiem szczerze, że nie spodziewałam się. Myślałam, w ogóle ciężko mi uwierzyć, że jestem mistrzynią świata i może to gdzieś tam bokiem by przeszło. Ale jednak jak weszłam, włączyłam telefon po właśnie po konkursie zobaczyłam, że już jakieś tam kilkadziesiąt, czy tam nawet kilkaset, jakieś tam na Facebooku jakieś wiadomości, także no cieszy mnie to, że jest jednak zainteresowanie tą lekką. Pamiętajcie o tym, aby no cóż, aby być na tym stadionie. Bawimy się jeszcze dzisiaj, w sobotę i w niedzielę. Trzy dni fantastycznych sportowych zmagań, trzy dni wyjątkowych emocji. Kolejną fantastyczną. Jak oceniasz organizację przedsięwzięcia? Jak ci się podoba w Bydgoszczy tak duży event? Bardzo mi się podoba. Wczoraj miałam tą przyjemność wręczenia medali najlepszym wytyczkarkom i nie ukrywam, że od razu naszły mnie wspaniałe wspomnienia związane z Bydgoszczą, to tutaj tak naprawdę zaczynałam swoją sportową karierę, a wczoraj w wyjątkowej roli przekazywałam te medale następnemu pokoleniu. Przechodzicie na mistrzostwa. Jaka dyscyplina jest waszą ulubioną? Okej. Okay. I wybieracie się jeszcze w weekend? Tak, to jest tak, my wyjściówki na jutro i na pewno się wybierzemy. Ty będziesz wybierać jutro na stadion. Od rana do późnego. Tylko na biegi, czy tam coś jeszcze? Warto stać się częścią tego widowiska. Komu pani kibicuje? Bardzo serdecznie zapraszamy. Wsparcie kibiców jest bardzo istotne, dlatego serdecznie zapraszamy, żeby dopingować naszych młodych lekkoatletów. Jak do tej pory udało się zdobyć 3 medale, 2 złote i srebrny. Dzisiaj jest 4. dzień mistrzostw. Czy będzie 4. kolejny? Trzeba się przekonać już na żywo na stadionie. Chyba tak.